Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Ojca mojego. Oto słowo Pańskie.
poprzez tego rodzaju właśnie zdeviowane sumienia i niekorowanie się nimi w życiu społecznym. To uznanie, zagwarantowanie i przestrzeganie wolności religijnej przynosi wspólnocie społecznej spokój, umacnia spójność moralną danego kraju, przyczynia się do wzrostu wspólnego dobra narodu, a na płaszczyźnie międzynarodowej przyczynia się do umocnienia klimatu zaufania i współpracy między poszczególnymi narodami. Zasilająca się we współczesnej Europie nietolerancja religijna, ktoś się obraża, jak się użyje tego słowa, przecież tolerujemy. Tak, tylko nie tolerujecie tego, do czego my mamy prawo, jako ludzie wyrośli w pewnej kulturze. I w naszych środowiskach, w naszym mieście, w miastach polskich jest pewna kultura bytowania, pewna kultura także manifestowania swojej wiary, pewnie my to czynimy. I jest czymś obrażającym. Wymuszone jakieś marsze ludzi debiowanych, nieubranych, prowokujących nas sposobem swojego zachowania, wykrzykiwania i narzucania pewnych wzorców tak zwanej nowoczesności. Jeśli my się o to upominamy, to otrzymujemy odpowiedź, że nie idziemy z nowoczesnością. Ja pamiętam czasy, kiedy w innym systemie tego samego rodzaju slogany nam mówili. Ale ten system umarł, a ci, którzy jeszcze żyją, nie chcą się przyznawać do tego, że tak głosili i że takie śmieszne, prowokujące i kompromitujące demokrację, demonstracje nam podrzucali jako nową etykę i nową drogę do budowania świata nowoczesnego i szczęśliwego.